Na pewno inaczej wyobrażaliśmy sobie ten ostatni mecz tegoroczny. Myślę, że tak, chcieliśmy go zakończyć. Zakończyć ogólnie ten rok zwycięstwem, żeby w lepszych nastrojach wracać do rodzin na święta, żeby ta przerwa minęła nam lepiej, no ale niestety wywozimy z tych 0 punktów. GKS, trzeba oddać, że potwierdził, że to nie jest przypadek, że jest tak wysoko w tabeli. No nie jest, jest to solidny zespół, który gra konsekwentnie, jest to bardzo fizyczny zespół, ma dużo dobrych zawodników, polega na wielu stałych fragmentach gry. No ale no, my nie możemy, bo to jest kolejny mecz, gdzie tracimy bramkę w pierwszych minutach i na pewno jest to element, na którym musimy pracować. No właśnie z punktu widzenia Ciebie jako obrońcy, co to się wydarzyło w tej no, już drugiej minucie, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się jeszcze w pierwszej? Kurczę, tak nie pamiętam. Pamiętam, że to była sytuacja gdzieś po stałym fragmencie gry. W drugie tempo zawodnik wrzucił piłkę za plecy. Wahadłowy bodajże zbił ją do środka i tam właśnie zawodnik strzelił na bramkę. Gdzieś wiedzieliśmy, że oni to grają, no ale niestety daliśmy się zaskoczyć już w pierwszych minutach. Zaskoczył Was fakt, że GKS tak agresywnie zaczął to spotkanie, bo tak to przynajmniej z boku wyglądało? Nie, wiedzieliśmy, że to jest taka drużyna, która bardzo lubi grę w kontakcie, ma wielu takich fizycznych zawodników i byliśmy na to gotowi. To nie było dla nas zaskoczenie, że oni tak będą grać. Można powiedzieć, że po tym pierwszym kwadransie troszkę się otrząsnęliśmy i już mecz się wyrównał. Mieliśmy swoje sytuacje, tylko no za każdym razem czegoś zabrakło, żeby doprowadzić do wyrównania. Tak, gdzieś dosyć powoli wchodziliśmy we własny rytm, we własne granie. Tak jak pan powiedział, gdzieś po 15 minutach zaczęliśmy grać swoją piłkę, próbować. Dochodziliśmy do sytuacji, lecz brakowało właśnie tego ostatniego wykończenia, gdzieś strzału celnego. No niestety, tak to wyglądało. W drugiej połowie to my prowadziliśmy grę, tylko znowu takie miałem wrażenie, że troszkę brakowało dokładności, takiego dopieszczenia przy tych zagraniach, co na pewno też nie pomagała murawa taka dosyć śliska. Znaczy no też nie ma co zwalić na murawę, to kurczę, murawa była taka sama dla obu zespołów i dokładnie w drugiej połowie już zaczęliśmy więcej grać, bardziej ofensywnie, gdzieś dochodziliśmy do tych sytuacji, tworzyliśmy ich więcej. Lecz wiadomo, jak zaczęliśmy grać ofensywnie, to zaczęliśmy się narażać na kontrataki i właśnie z tego straciliśmy drugą bramkę, gdzie została nam odebrana piłka, poszli z kontrą i to wykończyli. Rok kończymy w smutnych nastrojach, ale mocno wierzymy, że na wiosnę, w zasadzie w zimę, na wiosnę wrócimy mocniejsi. Myślę, że tak, bo jesteśmy zespołem, który ma bardzo duży potencjał, ma zawodników, którzy są bardzo dobrze wyszkoleni technicznie. Dziś wiadomo, no niestety dzisiaj przegraliśmy, ale po to jest ta przerwa, po to będzie okres przygotowawczy, żeby się jak najlepiej przygotować do rozpoczęcia właśnie tej drugiej rundy i myślę, że pokażę, na co nas stać. I tego sobie życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.